Proszę, to jak otworzę te drzwi, nie? No tam chodzisz, nie ma problemu. Tak, więc tam to było, że zaraz. Witamy Państwa bardzo serdecznie na tak zwanych dniach otwartych u nas w Remizie. Zapraszamy do obejrzenia naszego sprzętu, który posiadamy. I tak za moimi plecami jest punkt medyczny, gdzie można zbadać sobie ciśnienie, zbadać poziom cukru we krwi, można poćwiczyć na fantomie. Dzieci zapraszam na moją lewą stronę, tam będą hydronetki, będą mogły dzieciaki sobie polać do celu wodą. Przede mną stoi podnośnik, gdzie będziemy mogli dzieci podwieźć do góry lub z wyższej wysokości. O godzinie 15:15 w sali OSP będziemy mieli konkurs rysunkowy dla najmłodszych dzieciaków. O godzinie 16:00 na placu przy straży zrobimy pokaz ratownictwa technicznego. Mamy tam taki samochód delikatnie uszkodzony. I około 16:00 będzie gotowa grochówka, która gotuje się w tej chwili. Nasi strażacy gotują grochówkę, także około 16:00 będzie można skosztować. Dla najmłodszych są cukiereczki porozstawiane na placu, także zapraszam do miłej zabawy. Yeah.
ale wypadł na chwilę. Trzeba Marcina wypadł. No, przyznam je do ciebie. Czekaj, bo muszę odebrać telefon. Gdzie teraz? Przygotują się i za dosłownie 3 minuty zaczynamy. Także prosimy Państwa na plac z boku, boisko przy straży. Tam nasi strażacy powiedzą, dokąd można podejść, żeby było bezpiecznie. Który ma kontakt z osobą poszkodowaną. Osoba jest przytomna, uwięziona. Osoba poszkodowana jest przykryta płocem ze względów bezpieczeństwa. W normalnej akcji często bywa tak, że są szyby w aucie.
I czynności, które wykonują ratownicy, mogą spowodować obrażenia u osoby poszkodowanej, powstałe już po zdarzeniu. Obserwują. To są nasi najmłodsi adepci strażacy, którzy w ten sposób poznają tajniki ratownictwa. W środku z osobą poszkodowaną jest nasza koleżanka druhna, dla której wielkie brawa za odwagę. To są nasi najmłodsi ratownicy, którzy są wcieleni w szeregi jednostki OSP Ludowej. W tej chwili zostają usuwane drzwi. Ratownicy sami podejmują decyzję, czy dach zostaje odcięty, czy osobę poszkodowaną będzie można wydostać tylko po otwarciu drzwi. Drzwi zostały usunięte. Symulacja tej sytuacji przebiega w ten sposób, że trzeba usunąć drugie drzwi, aby dotrzeć do poszkodowanego. Koledzy bardzo dobrze poradzili sobie z założeniami symulacji danego zdarzenia. Drugie drzwi zostały w tej chwili usuwane. Wykonywanych czynności, jakich używają koledzy, jest to firma Lucas. Drzwi zostały usunięte. To panu jest zakreślone w taki sposób, że musi zostać usunięty dach. W tej chwili rozmawiałem z ratownicą, która jest poszkodowana. Że zostanie wybijana przed osobą, musi chronić wzrok. Zawsze przy akcji ratowniczej nasze kaski są wyposażone w dwie czujnice. Są to okulary ochronne. Dowódca, proszę odwróć się do ludzi. Pokaż okulary ochronne i czujnica, która służy do akcji gaszenia pożaru. Dzięki bardzo. Pewnie chyba jest przejana, że jest na tyle bezpieczna, że można wyjść w taki sposób. Jeżeli by to była szyba hartowana, w tym przypadku poszkodowany przytomny, świadomy do siebie. Ratownik informuje go o przebiegu akcji. W tej chwili nie widzi, co się dzieje wokół niego, jest spokojny. Ale gdyby zaistniała taka konieczność, osoba poszkodowana może obserwować miejsce zdarzenia i czynności, które się przy niej wykonuje. W tej chwili ratownicy przystąpują do wycinania daku. Są odcinane słupki przednie pod siebie. Słupki tylnie. Przepraszam. Będzie nacięty dach w wysokości słupków kości i prawdopodobnie koledzy zastosują tak zwaną kuszkę. Otworzą dach do góry.
Super szczotowy, wzmacniający lewy został usunięty razem z wiatrem za kierowcą. W tej chwili ratownik odcina skórę prawy. Przejdzie później do słupa środkowego prawego na wysokości dachu. Teraz zostaje naciągnięty do słupki pełni. Kierowcy na deskę typu nasza. Na nasza typu deskę. Przy tej czynności biorą udział wszyscy ratownicy, tak aby kręgosłup kasowy poszkodowany jak najmniejszy przemieszczał. I osoba poszkodowana zostanie wyniesiona w bezpieczne miejsce. Tam zostanie przeprowadzone badanie ponowne. Osoba zostanie zabezpieczona przed przyjazdem służb ratownictwa medycznego. Zostanie zabezpieczony kręgosłup. Cały czas też obserwujemy osobę poszkodowaną, kontrolujemy czynności życiowe. Jeżeli osoba jest przytomna, spokojna, mamy kontakt wzrokowy, rozmawiamy ze sobą i cały czas dowiaduje się użyć, żeby takimi narzędziami operować. Zapraszam serdecznie. To był podcast ratownictwa w wykonaniu młodych adeptów, ratowników z OSP Lubawała. Wielkie brawa dla nich. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do samochodu ratownictwa technicznego i do oględzin wraku. Dziękuję bardzo za te miłe słowa w imieniu własnym i wszystkich ratowników pojazdowych. Zapraszam dzieci, które brały udział w konkursie rysunkowym. Będziemy teraz nagradzali te dzieci, tak jak jury wybrało, począwszy od pierwszego miejsca. Miejsce zajęła Paulina Kamińska. Zapraszamy. Proszę bardzo, drugie miejsce zajęła Patrycja Kołodziejska, zapraszamy. Słychać mówić, panie Piotrku. Mówić, bo słychać. Trzecie miejsce zajęła Malwina Zielińska. Teraz nie będziemy wymieniali kolejności, po kolei zawołamy dzieci, które zajęły kolejno 23 miejsca. Wojtek, nie podpisał się, ale Wojtek. Gratulujemy. Proszę bardzo. Daria Broczeń. Maciej Panacki, tak podejrzewamy. Cały czas
Anna Świątkowska. Małgorzata Stawiacka. Zuzia Licznecka. Gdzie jest Zuzia? Kamil Klotowski. Alicja Aranowska.